Cześć, witajcie we Flight Gear. A w dzisiejszym odcinku będzie taka trochę moja pogawędka, może na temat taki, dla kogo jest Flight Gear, czym w ogóle jest ten projekt Flight Gear, jakie ma zastosowania i czy Flight Gear można uznać za poważny i profesjonalny symulator, czy może jednak jakąś taką zabawkę nieużywaną przez, że tak powiem, nikogo. No właśnie, bo często właśnie oglądając na przykład youtuberów, którzy też często są jakimiś tam pasjonatami lotnictwa albo nawet są realnymi pilotami, no możemy zauważyć, że oni używają komercyjnych symulatorów, a o Flight Gear to tam w zasadzie nikt nie mówi, ani chyba nawet nikt nie słyszał. Więc można sobie pomyśleć, jak to w ogóle możliwe. No i często też tacy ludzie, no ze względu na to, że mają oczywiście sporą wiedzę, tym bardziej jak są realnymi pilotami, no to jednak stają się jakimiś tam autorytetami dla nas. No i jeżeli oni też pokazują jakieś symulatory, a przeważnie są to właśnie symulatory komercyjne, no to te też symulatory stają się dla nas jakimiś tam wartościowymi symulatorami, może najlepszymi, które najlepiej tutaj odwzorowują rzeczywistość, a jednak Flight Gear gdzieś tam nie istnieje, więc może on w ogóle nie jest profesjonalny, rodzi się takie pytanie. Przynajmniej może się rodzić takie pytanie, dlaczego tak się dzieje. No ja sądy nie przeprowadziłem wśród tych ludzi, dlaczego tak się dzieje, no ale mam swoje też jakieś tam domysły. I pierwsza rzecz to to, że Flight Gear jest projektem open source i ze swojej tej właśnie specyfiki otwartego kodu, no nie ma popularności. Nie ma popularności, bo też nie ma reklamy. I raczej jak każdy projekt open source jakiejś wielkiej reklamy medialnej mieć nie będzie. A to dlatego, że po prostu robi go społeczność, robią go ludzie i raczej ci ludzie wolą przeznaczyć swój wolny czas na po prostu robienie tego symulatora, a nie zajmowanie się reklamą. A na przykład projekty no, komercyjne oczywiście swój rozgłos mają, no bo tam jednak trzeba produkt sprzedać, a żeby produkt sprzedać, to trzeba dotrzeć do klienta, a żeby dotrzeć do klienta, trzeba wzbudzić u niego pozytywne emocje, jak najbardziej pozytywne emocje, rozdmuchać to wszystko, zrobić show. Fajnie to było widać właśnie, jak do tego podeszł Microsoft dla swojego symulatora obecnego, gdzie już zanim tak wydano ten symulator, zrobiono wielką pompę, wielkie show, pokazywano to wszystko, co tam będzie, jak będzie, jakie to będzie wspaniałe, jakie duże rzeczy tam będą i jaka grafika tam będzie, więc już wszyscy o tym trąbili, wszystkie media o tym się rozpisywały i właśnie na tym to polega, żeby wzbudzić użytkownika tą pozytywną emocję i to pożądanie i przywiązanie wtedy do marki. Tutaj w open source'owych projektach no nic takiego raczej miejsca mieć nie będzie. No i tutaj nikt nie sprzedaje tego produktu, więc też tym bardziej nie ma takiej no zależności, tak? Tutaj projekt nie musi mieć finansowania, żeby przetrwał, tak? A projekt komercyjny no musi się sprzedawać, żeby przetrwał, bo inaczej w ogóle projekt zostanie zamknięty, bo nie będzie opłacalny. Dla Flight Gear no nie jest to groźne, tak? Bo jest to projekt open source, tutaj co najwyżej projekt zostanie wstrzymany, jeżeli nikt nad nim nie będzie pracował, bo nie będzie chciał przeznaczyć swojego wolnego czasu, żeby nad nim pracować. A jeżeli chodzi o reklamę, no to po prostu robi to sama społeczność, jeżeli na ile umie, tak? Można powiedzieć, że moje filmy jakoś się też może troszeczkę przykładają do tego, żeby jakoś tam bardziej rozpopularyzować tego Flight Geara. No ale to tyle, tak? Nie robimy tutaj jakiegoś wielkiego show i robić się też pewnie nie zamierzamy. No ale przez to właśnie Flight Gear nie dociera do szerokiego grona popularności i raczej popularny, no nie sądzę, żeby był. Za to ma popularność gdzie indziej, o czym za chwilę. Kolejna taka wada i może to, że Flight Gear nie jest używany przez takich graczy, simerów, którzy poważnie traktują lotnictwo, to jest taka trochę też toporność tego Flight Geara. Mimo wszystko też się spotkałem z taką opinią i w sumie jest to słuszna opinia. Flight Gear jest toporny. No myślę, że to się wzięło stąd, że sam projekt jest ciągle rozwijany przez 25 lat. Czasami też się zastanawiam, czy dojdzie do tego, że ktoś stwierdzi, rezujemy wszystko i piszemy od nowa. Nie wiem, czy to kiedyś nastąpi, ale może. Tak, także projekt jest ciągle rozwijany i ciągle jest tam dokładany nowy kod. On powstawał 25 lat temu, gdzie zupełnie były no, inne komputery, można powiedzieć, tak? Były jakby inne technologie. Wszystko było robione inaczej, można powiedzieć. Nie było kokpitów trójwymiarowych, były jeszcze na przykład panele 2D. Oczywiście pewne mechaniki są te same i to one się nie zmieniają, no ale mimo wszystko ten kod był ciągle przez te lata tam rozwijany, dokładano coś nowego, przychodzili inni ludzie, dokładali swoje rzeczy. Może się zrobiło tam troszkę się bałagan zrobił w tym kodzie, więc też ciężej było to utrzymać i tak dalej, więc wszystko wymaga oczywiście też olbrzymiego nakładu pracy i czasu, więc wszystko się też rozwija powoli, tak? Projekt żyje, projekt się rozwija, ale rozwija się powoli przez to wszystko.
No i też dlatego, że jest to projekt open source, więc nie ma też ludzi i zasobów, żeby pracować nad tym ciągle bite 8 godzin dziennie, tylko jest to rozwijane po godzinach w wolnym czasie. Każdy, kto ma kiedy wolny czas to i chce go rozwijać, to sobie go rozwija, ale nie ma jakiejś presji, nie ma czasu, nie ma deadline'ów, więc to wszystko też idzie powoli. No i przez to też może też jest taki przestarzały technologicznie ten Flight Gear, że jest, ma swoje tam jakieś zaszłości jeszcze z pierwszych wersji, z pierwszych silników renderowania. To wszystko musi być teraz zrefaktoryzowane, posprzątane, no i to wszystko trwa i potrzebuje oczywiście czasu. No i ta toporność też wynika z tego, że jest, no, sam interfejs może być toporny. Nie jest to user-friendly. To robią programiści, to nie robią ludzie jakieś tam specy od UI-a. Po prostu zwykli ludzie, którzy robią tak, jak umieją. Nie ma też tam jakby patrzenia może całościowego na projekt, bo nie ma tam menadżera jednego, jakiegoś szefa, który by mówił wszystkim, jak to ma wyglądać i jak to robimy. Nie mówię, że to jest dobre czy złe, ale taka jest specyfika po prostu open source, że każdy tam może dodać to, co czuje, że jest potrzebne i może to zrobić. I po prostu jak to doda, to zostanie to tak zatwierdzone. A w projektach na przykład komercyjnych, no mamy jakiegoś tam odgórnego project managera, powiedzmy, który no, spaja to wszystko i pilnuje, żeby wszystko miało jakiś jeden kształt i żeby to tak było jakoś tam zaprojektowane od początku do końca jakoś spójnie. No tutaj niekoniecznie ta spójność we Flight Gear jest i no ja ją zauważam w niektórych miejscach, ten brak takiej spójności, no po prostu ludzie przychodzą, każdy dodaje coś od siebie, niekoniecznie wie, że w innym miejscu kodu było już coś podobnego, było może zrobione troszkę inaczej, a ty teraz robisz zupełnie inaczej i tak przez to ta spójność się traci, no ale też taka jest specyfika tego projektu. No i też często user musi sobie po prostu radzić sam albo prosić tutaj na forum ludzi, innych użytkowników o pomoc. No po prostu pomoc, wsparcie techniczne jest prowadzone przez samą społeczność. I co ciekawe tutaj często ludzie, którzy no, grają w symulatory, po prostu są graczami, kupują gry. Często przychodząc do Flight Gear, no po prostu rzucają roszczenia, no bo tak są nauczeni, że jak kupują grę, że grają w grę, to ona jest kupiona, a jak kupili grę, to mogą coś sobie rościć, na przykład to nie działa, weźcie to naprawcie, albo kupiłem jako samolot, jako dodatek, coś mi w nim nie działa, mogę napisać do twórców, powiedzieć macie to naprawić i oni to naprawią, bo oni się czują zobowiązani, żeby to naprawić, no bo wzięli za to pieniądze. I to jest też okej, to jest też fair. Ale tacy ludzie przychodząc do Flight Gear, no często też rzucają, są już przyzwyczajeni do tego, żeby rzucać roszczenia i coś sobie rościć, że coś ma być zrobione. Oczywiście nie wiedząc, że to jest zupełnie inna specyfika projektu. Tutaj nikt nie bierze za nic pieniędzy, więc nie można sobie niczego rościć. Co najwyżej można grzecznie poprosić, weźcie na przykład tutaj, spójrzcie na to, poprosić, przekonać ludzi, że coś jest ważne, coś jest istotne do zrobienia, czy jakiś istotny bug jest do naprawienia. No i pewnie wtedy ktoś się nad tym pochyli i przysiądzie i to zrobi. Ale to po prostu trzeba poprosić, a nie tutaj rzucać roszczeniami. I to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o specyfikę Flight Geara. No i przez to też właśnie no, Flight Gear może być postrzegany topornie i pewnie jest. No, pewnie też i przez grafikę, która jest przestarzała jednak, nie rozwija się tempem nowoczesnych gier komputerowych. Przez to też może takich typowych graczy, takich ludzi o profilu gracza, no po prostu odstraszać, tak, w jakimś tam sensie, odstraszać, że jest, no nie jest najnowsza tutaj technologia używana, jaką już powiedzmy, do jakiej się już człowiek przyzwyczaił, grając po prostu w inne gry. No i właśnie też pytanie, czy Flight Gear musi spełniać takie oczekiwania typowego gracza i czy to w ogóle, ten Flight Gear, to w ogóle jest gra? Tutaj taka ciekawostka, że są takie portale, takie encyklopedie gier, gdzie można sobie znaleźć wręcz dowolną grę komputerową. Na przykład jest to gry online, czy też miasto gier i możemy tam znaleźć przeróżne symulatory. Nawet te stare z lat 90., ale o Flight Gear tam nic nie znajdziemy, więc można też tak troszkę śmieszkuje, ale można powiedzieć, że to nie jest gra, tak? W takim razie, bo nie znajdziemy tego w takich encyklopediach gier. No, oczywiście to też się przekłada na brak popularności pewnie Flight Geara. No i właśnie jeszcze wracając do takiego typowego gracza, tutaj też kiedyś wyczytałem na liście mailingowej, że no ktoś tam pisał, że uczynimy ten Flight Gear bardziej popularny, żeby grali w to tacy właśnie typowi gracze, simerzy, którzy latają na symulatorach samolotu, którzy są znawcami tematu, żeby nie wybierali tylko tych komercyjnych projektów, tylko żeby właśnie rozpropagować tego Flight Geara wśród takich ludzi graczy. No i właśnie tutaj była też ciekawa odpowiedź innego tutaj uczestnika dyskusji, że może niekoniecznie to jest dobry pomysł, żeby właśnie
takich tylko graczy przyciągać do tego do projektu Flight Gear. No a to dlatego, że tacy właśnie ludzie przeważnie przyjdą z roszczeniami, że coś im nie działa i żeby tutaj im to poprawić, a sami niewiele wniosą do takiego projektu. No sami nie wniosą, bo są tylko konsumentami, którzy po prostu będą Flight Gear konsumować jak każdą inną grę czy każdy inny symulator. A tutaj jednak Flight Gear potrzebuje innego typu ludzi, innego typu użytkowników. Użytkowników, którzy będą dłubali w tym Flight Gear, którzy lubią dłubać, tak patrzeć jak coś działa, zaglądać pod maskę, później to rozwijać pomału, polepszać i tak dalej, bo wtedy projekt będzie żył, będzie mógł być rozwijany. Więc tutaj właśnie według mnie bardzo ciekawa była odpowiedź, że właśnie Flight Gear potrzebuje takiego typu ludzi, którzy będą właśnie majsterkować i wniosą jakiś swój wkład w rozwój tego projektu, a nie będą tylko jakby konsumować ten projekt i jeszcze do tego tylko narzekać i marudzić, żeby im coś zrobić i tak dalej. Więc to no, ciekawe spojrzenie było na ten projekt, więc myślę, że to też warto o tym pamiętać, że właśnie Flight Gear rzeczywiście potrzebuje takich ludzi majsterkowiczów, bo jednak no, jest też duża rotacja ludzi. No można powiedzieć, że ludzie, którzy rozpoczęli ten projekt w latach 90., to oni już nie uczestniczą aktywnie w tym projekcie, po prostu już odeszli z tego projektu często, teraz przejęli to inni ludzie, no i taka wymiana pokoleniowa będzie następowała cały czas i zawsze będą potrzebni ludzie, żeby móc kontynuować ten projekt. No po prostu młodzi ludzie, którzy też mają zapał, którzy mają czas i po prostu jeszcze chęci, żeby to robić, tak? I powiedzmy zdrowie, tak? Bo jak człowiek, no im człowiek starszy, to jednak już tak siedzenie i rozwijanie dalej kodu niekoniecznie już może być pasjonujące. No oczywiście to też nie oznacza, że Flight Gear nie jest dla graczy takich simerów. Według mnie jak najbardziej jest. Zresztą sam projekt powstał właśnie dla graczy, takich typowych graczy, przynajmniej takie były początki, bo po prostu ludzie, którzy grali w symulatory tam w latach 90., no byli niezadowoleni z tego, że nie dało się dogadać z firmami, które robiły komercyjne symulatory. No to był na przykład Microsoft, Sublogic czy Sierra. Wtedy symulatory ogólnie były dosyć popularne. No ale jednak społeczność chciała wymusić jakieś zmiany w tych symulatorach czy jakieś dodatki. No ale te ich prośby nie spotykały się tutaj z jakimś odzewem od tych firm, więc po prostu ktoś rzucił temat, że zróbmy własny symulator po prostu. Niech tam będzie to, co my sami chcemy, nie będziemy się musieli nikogo prosić, będziemy niezależni od właśnie twórców, tak, od jakichś firm i komercyjnych produktów. No i jakby początek był taki, żeby zrobić typowy właśnie symulator dla graczy, żeby po prostu dało się tam grać na komputerach domowych i sobie latać samolotami. No ale z czasem jakby rozwoju tego projektu można powiedzieć, że zaczął też on być wykorzystywany przez uniwersytety do jakichś tam swoich celów badawczych. Po prostu go brali. Przy okazji też wkładali w ten projekt swoje własne rozwiązania, czyli też przyczyniali się do jego rozwoju. No i tak zaczęło się to dziać coraz częściej i można powiedzieć, że Flight Gear przekształcił się w pewnego rodzaju narzędzie do symulacji lotu. To też jest ciekawe podejście, że właśnie też usłyszałem taką opinię na grupie chyba mailingowej, że właśnie Flight Gear to nie jest taka typowa gra i dlatego jest też toporny, bo to jest narzędzie, a nie gra. To jest narzędzie do symulacji lotów, które ma mnóstwo funkcji, których no, nie spotkamy w takich komercyjnych produktach. Często te funkcje są no, takie, można powiedzieć, ukryte i mało kto o nich wie, ale są. Są też gdzieś tam udokumentowane. Czasami trzeba poczytać kod źródłowy, żeby się o czymś dowiedzieć. No i to też sprawiło, że Flight Gear stał się takim projektem może bardziej wszechstronnym już. To już nie był tylko taki projekt dla typowych graczy, którzy chcą sobie w domku polatać na samolotach, ale stał się też takim narzędziem dla naukowców, można wręcz powiedzieć, dla grup badawczo-rozwojowych, którzy zaczęli wykorzystywać ten Flight Gear coraz częściej. I co ciekawe, jest to taki fakt, myślę, mało znany, bo często ludzie tacy no, typowi gracze często postrzegają po prostu Flight Gear jako jakąś tam grę, że to jest po prostu jakaś gra do symulacji lotu, no bo rzeczywiście też były takie początki, ale mało kto wie, że jest to właśnie, można by powiedzieć, narzędzie wykorzystywane przez profesjonalistów do badań naukowo-rozwojowych nawet nad przyszłością lotnictwa na świecie, więc poważne sprawy, tak, poważne rzeczy, a nie po prostu zwykłe sobie granie i latanie i uczenie się latania. No i tutaj właśnie Flight Gear sprawdził się najlepiej, jako że jest projektem open source'owym, łatwo dostępnym, łatwo modyfikowalnym, rozszerzalnym, no i najtańszym po prostu, tak, bo nic nie trzeba za niego zapłacić. A tutaj, jak wiadomo, na uczelniach i takich grupach badawczych jest to też ważny aspekt.
No ale może też troszkę przez to Flight Gear stał się takim narzędziem, gdzie taki typowy gracz może się po prostu od Flight Gear odbić. No odbić w sensie, że będzie toporny, że będzie jakiś tam dziwny, że dlaczego to nie jest jak gra, dlaczego tu się nie prowadzi mnie to za rączkę, co mam robić i jak. No po prostu odpalamy to jako program, jako taki program do symulacji, jako takie narzędzie z mnóstwem funkcji. Czasami trzeba właśnie i samemu poszukać i podłubać, no i przyzwyczaić się do tego Flight Geara, żeby móc go po prostu polubić i móc w nim poruszać się bez problemów. No ale też oczywiście tacy gracze, typowi gracze mają rację, tak, że taki Flight Gear będzie toporny, no bo on jest toporny i rzeczywiście można tak go odebrać. Ale można też teraz się zastanowić właśnie, skąd to się wzięło i dlaczego tak jest. I też to ma swoje właśnie podwaliny w tym, że musi też być, no stał się też narzędziem właśnie dla grup naukowych i badawczych, tak żeby właśnie działał też na komputerach i średniej klasy, bo przeważnie na przykład niekoniecznie takie grupy badawcze mają najlepsze high-endowe komputery jak gracze, tylko powiedzmy typowe komputery do pracy biurowej. I tam też takiego Flight Geara można odpalić i on będzie działał. Oczywiście może nie na najlepszych ustawieniach graficznych, ale jednak będzie działał. Dlatego też jest kompatybilny mocno wstecz. Dobrze, teraz zobaczmy sobie mniej więcej niektóre projekty, w jakich Flight Gear był wykorzystywany przy właśnie tutaj badaniach naukowych. No i chyba takim właśnie w ogóle pierwszym projektem jest projekt badawczy przeprowadzony przez Agencję Rozwoju Lotnictwa z Bangalore w Indiach. No i tu akurat mamy stronę tej agencji. Ta agencja no rzeczywiście istnieje. I ona zajmuje się na przykład projektowaniem samolotów, nowych rozwiązań konstrukcyjnych właśnie dla Indii. Niestety na tej stronie internetowej już nie mogę niczego znaleźć o tym projekcie badawczym, gdzie wykorzystano Flight Gear, ale można gdzieś w internecie, tutaj jest adres, znaleźć dokument, który właśnie opisuje takie opracowanie, które opisuje te przeprowadzone badanie. Tutaj celem tej agencji, ta agencja w ogóle projektowała samolot Light Combat Aircraft, czyli lekki samolot bojowy. I w sumie można powiedzieć, udało jej się. Tutaj na Wikipedii też możemy poczytać o tym samolocie. To jest samolot Tejas. Tu widzimy, jak on wygląda. Rzeczywiście tu widzimy tą agencję, że brała udział w właśnie projektowaniu tego samolotu. Wraz tutaj jeszcze z inną firmą. Producentem była jeszcze inna firma oczywiście. No i pierwszy lot tego samolotu odbył się w 2001 roku, a z tego co wiem, to badanie z wykorzystaniem Flight Gear zostało przeprowadzone w roku 2000. No i właśnie ta agencja, projektując ten samolot, no potrzebowała zasymulować start i lądowanie tego samolotu na lotniskowcach, ale z wykorzystaniem, nie wiem, czy to będzie tu widać, z wykorzystaniem, o tu widzimy taki test, gdzie na lotniskowcach jest mocowana zamiast wyrzutni, jest montowana taka rampa startowa, taka skocznia można powiedzieć. Tak widać, jak już testy przeprowadzano w realu. I tutaj zobaczymy taki lotniskowiec. To jest akurat właśnie indyjski lotniskowiec, który został zakupiony od Rosji. No i widzimy, że on ma tutaj taką skocznię, z której samoloty po prostu startowały, czyli nie było tam katapulty, która jest na przykład montowana w tradycyjnych lotniskowcach bez takiej skoczni. No tutaj samolot sam się rozpędzał i po prostu tak wyskakiwał z takiej skoczni. No i chciano zasymulować, zanim oczywiście wzięto się za realizację takiego projektu, chciano przetestować to wszystko na symulatorach. No i tutaj właśnie wykorzystany został Flight Gear do tego celu, a to głównie dlatego, żeby zredukować koszty. Możemy o tym przeczytać w podsumowaniu. Tak, tu jest conclusion. I w sumie tutaj wykorzystano trzy zwykłe komputery klasy PC, oczywiście z kartą graficzną jako akcelerator, czyli wzięto aż trzy komputery, bo chciano zrobić jakiś tam pokaz, prezentację może, żeby to było tak widoczne, zaprezentowane graficznie, jak wygląda start takiego samolotu. No i tutaj w podsumowaniu mamy napisane, że właśnie dzięki wykorzystaniu też Flight Gear i zwykłych PC-tów uzyskano 70% tego, co uzyskano by na jakimś tam high-endowym komputerze za $1 000 000. Z tym, że przy takiej konfiguracji, jakiej użyto z Flight Gear, no wydano tylko 1/70 kosztów, jakie mogliby wydać przy tych właśnie high-endowych rozwiązaniach. Więc tutaj taka konkluzja. Tutaj też możemy zobaczyć, jak wyglądał no screeny z tego symulatora, z Flight Gear, jak to wyglądało. Tutaj mamy ten lotniskowiec z tą skocznią. Tu widzimy podejście do lądowania tego lotniskowca, bo też właśnie chciano zasymulować lądowanie. Tu też mamy lądowanie na lotnisku lądowym. Także, co ciekawe, też specjalnie dla tutaj tych testów, nawet ta agencja wykonała własny model dynamiki lotu, który
do dzisiaj istnieje we Flight Gear i można go sobie włączyć. Ten model dynamiki lotu nazywa się ADA, po prostu skrót od Aeronautical Development Agency. Oczywiście jest to model dynamiki lotu specjalnego przeznaczenia, co znaczy przeznaczenia, żeby wystartować z takiego lotniskowca z taką rampą. No i w zasadzie on za bardzo nam nie posłuży, jeżeli go sobie włączymy w takiej Cessnie. Musielibyśmy znaleźć, ja niestety nie znalazłem, może taki lotniskowiec i znaleźć ten samolot, który został wykorzystywany i który wykorzystywał tą dynamikę lotów. No ja go nie znalazłem we Flight Gear, nie wiem czy on gdzieś tam jest, może gdzieś jest do poprania z internetu, ale już ciężko znaleźć jakieś większe informacje na temat tego badania, poza tą właśnie stroną, którą tutaj teraz widzicie. Także też widać no, ciekawe rozwiązania, gdzie nawet pokuszono się o to, żeby napisać własny model dynamiki lotu. No i można powiedzieć, że całe to przedsięwzięcie chyba zakończyło się sukcesem, no bo samolot powstał. Tu mamy informację, że jest produkowany, gdzie jest production, jest tak produkowany od 2001 do stanu obecnego, więc w sumie samolot istnieje i tak tutaj siły powietrzne indyjskie mają taki samolot i może on startować z tego lotniskowca na przykład. Tu mamy jeszcze jakieś zdjęcia. Aha, to jest ten system właśnie startów z tej skoczni. Tu też widzimy testy tego samolotu naziemne z tej skoczni, jak on sobie startuje. I kolejnym ciekawym projektem i badaniem, z którym został też wykorzystany Flight Gear, jest projekt Ornithopter. Ornithopter, czyli po polsku mówiąc skrzydłowiec. No cóż to jest skrzydłowiec? To jest, można powiedzieć, maszyna latająca, która naśladuje ptaka, czyli po prostu macha skrzydłami. I tak właśnie jak ludzkość marzyła o lataniu, to właśnie jej pierwsze próby to były właśnie, tak jak tu widzimy na tym zdjęciu, próby budowania jakiejś maszyny, która będzie naśladować ptaka, która będzie na przykład machać skrzydłami i no, sądzono, że to wtedy poleci, tak? Bo skoro ptaki tak robią i latają, to i człowiek taką maszynę zbuduje. No niestety tutaj się to nie udało. Bracia Wright pokazali, że to się robi inaczej, że to maszyna latająca troszkę inaczej będzie działała i jakby takie projekty no, odeszły, już zostały porzucone i jakby troszkę też zapomniane, ale jednak nie przez wszystkich, bo tutaj właśnie studenci z Uniwersytetu w Toronto, studenci lotnictwa, no chcieli spełnić to marzenie człowieka, który zbuduje maszynę, która będzie machała skrzydłami jak ptak, no i poleci, tak, i wzbije się w powietrze. Tutaj mamy całą stronę poświęconą temu projektowi, możemy tutaj poczytać w ogóle o właśnie historii, o tych pierwszych próbach ludzi, którzy próbowali budować skrzydłowce. Jeżeli weźmiemy sobie multimedia, to tu też mamy przeróżne zdjęcia. No ostatnie są z 2006 roku i tutaj też na wideo możemy zobaczyć sobie próbę, jaką wykonano, próbę lotniczą. No i to jest nagranie z 2006 też roku. Tu widzimy zbudowany skrzydłowiec. Wyciągają go z hangaru po to, żeby właśnie wykonać próbę startu. No jakość wideo nie jest najlepsza, no ale widzimy, że powoli już odrywa się od ziemi. No i oderwał się, tak? Mamy lot skrzydłowca. Nie wiem w zasadzie, czy to była pierwsza próba na świecie, gdzie rzeczywiście udało się to osiągnąć, bo pewnie było wielu, którzy próbowali. No ale taka próba lotu, myślę, że udało się sukcesem na tyle, że on wystartował, ale tutaj wideo zostało ucięte, a możemy na YouTubie znaleźć chyba też to wideo, gdzie jednak widać, że on później upada, także, że on tam dosyć mocno uderza o ziemię, więc no ciężko się tym lata. Jak zobaczymy sobie tutaj jeszcze linki, to zobaczymy, że mamy właśnie Flight Gear Flight Simulator, mamy link i tutaj zobaczymy sobie projekt tego skrzydłowca właśnie wykonany dla Flight Gear, czyli mamy model, którym możemy latać we Flight Gear. To jest model, został wykonany dla wersji 0.9.9, czyli bardzo starej. Ale w sumie nie musimy go tutaj stąd pobierać, bo też jak przejdziemy sobie do Flight Gear, to po prostu tutaj w przeglądaj w hangarze domyślnym Flight Geara też ten
Ornifopter, musimy sobie wpisać Ornifopter i znajdziemy ten skrzydłowiec. Ja już go sobie zainstalowałem. Jak widzimy, model lotu jest UIUC, co oznacza ten model lotu stworzony przez NASA, który tam bazuje na tym modelu lotu przez NASA stworzonym i udoskonalonym przez Instytut w Illinois. Ale to jest właśnie model lotu najlepszy dla samolotów, które latają na granicy przeciągnięcia. Czyli z niewielkimi prędkościami na granicy przeciągnięcia, tak jak właśnie samolot braci Wright czy ten Ornifopter. Uruchommy go sobie. Ja tutaj wystartuję, niech będzie Warszawa. No i tak to wygląda. On mi już tutaj chce się rozpędzać. Dam pauzę, niech mi się tu wczyta sceneria, bo mam foto scenerię włączoną i ona potrzebuje się tu doczytać. Tak, także tak się prezentuje model. Tutaj no kokpit, zobaczmy kokpit. Kokpit nie jest zbyt dobrze zrobiony, jest ciemny i te wskaźniki tutaj ledwo ich widać. A tu mamy tylko prędkość i wysokość, więc no i kompas, tak? Więc to wszystko, co tutaj w kokpicie mamy. O, tu mamy model człowieka. Także dajmy sobie kamerę zewnętrzną i no postaram się tym wystartować, chociaż będę sterował klawiaturą. Nie wiem, na ile mi się to uda. No tak, dajmy page up. Zobaczmy, czy on się rozpędzi. No chyba troszkę szybciej macha tymi skrzydłami. No ciekawa w ogóle konstrukcja. Można zobaczyć, jak to wykonano. Tutaj widać elementy, które wypychają skrzydła do góry i w dół. I po prostu przez to nasz samolot macha skrzydłami. No, dajmy strzałkę w górę, zobaczmy, czy się wzniesiemy. Tak, i mamy lift off. Tu trzeba uważać, ten samolot właśnie lata na granicy przeciągnięcia i nie wolno zadzierać go zbyt do góry, no bo po prostu przeciągnie. Też trzeba uważać przy zakręcaniu, nie wolno nim zbyt gwałtownie i ostro zakręcać, wchodzić w zakręty, bo też po prostu przeciągniemy i kraksa gotowa. Także bardzo łatwo się tutaj rozbić tym samolotem. No ale trzeba przyznać, że bardzo ciekawa konstrukcja i rozwiązanie i że to w ogóle lata. No tutaj jak widać możemy sobie polatać dużo wyżej niż to robiono na teście, na tym wideo co widzieliśmy, tam się ledwo wznieśli w powietrze na tam może metr wysokości. A tutaj możemy sobie w symulatorze normalnie polatać. Dobra, spróbuję wejść w zakręt trochę. Okej, może trochę za ostro już zakręcam. No ciężko mi się lata, bo też steruję z klawiaturą, a zablokowałem sobie też myszkę. No, także tak się prezentuje skrzydłowiec. Ciekawy też projekt. Polecam polatać samodzielnie i zobaczyć, jak się tym lata. No teraz zbyt mocno się przechylam i prawdopodobnie zanurkuję. Już widać, że tracę wysokość. Dobrze, jakoś się jeszcze utrzymuję w powietrzu. Dobrze, zobaczmy sobie kolejne projekty. I zobaczmy sobie kolejną pracę z roku 2012, Uniwersytet w Hamburgu, który tutaj badał samolot o nowej konstrukcji, o skrzydłach typu box, tak to możemy przeczytać. No jak tutaj sobie zobaczymy, tak taki samolot, taka koncepcja prototypu, tak mógłby wyglądać. Czyli jest to samolot dwupłatowy o przeciwnie skośnych skrzydłach, które są połączone ze sobą wingletami. No taka ciekawa konstrukcja, tu też mam taki prototyp wykonany. No i po co się takie samoloty w ogóle szuka i konstruuje? No właśnie po to, żeby sprawdzić, przetestować nowe rozwiązania, po to, żeby zaoszczędzić na paliwie, po to, żeby może takie konstrukcje okażą się bardziej wydajne, bardziej aerodynamiczne, przez to właśnie będzie mniej spalania paliwa, mniej emisji CO2 i tak dalej. I oczywiście to się też przekłada na ekonomię.
No i po to się to robi, po to się szuka takich nowych konstrukcji i właśnie tutaj mamy pracę, która opisuje no, prace badawcze nad właśnie takim samolotem. Tutaj mamy no, też rzuty, jak taki samolot mógłby wyglądać. Tu widzimy te skośne skrzydła przeciwnie połączone ze sobą. No także ciekawa konstrukcja. Tu jest dużo wzorów, nie będę was tutaj z tym wszystkim zapoznawał. Ale zobaczmy sobie tutaj, o, tutaj mamy już część opisującą model dynamiki lotu. Tutaj użyto też JSB Sim, czyli tego samego modelu lotu, który wykorzystuje FlightGear. Tutaj w ogóle jest też opis tego modelu dynamiki lotu, czym on jest, jak go tutaj też wykorzystano. Tutaj dalej mamy modelowanie 3D całego samolotu, tutaj w programie graficznym i mamy też wykorzystanie, już połączenie właśnie JSB Sim, modelu 3D i FlightGeara, żeby tak zasymulować lot takiego samolotu ze skrzydłami typu box. Nie wiem, jaka jest tutaj polski odpowiednik wymowy takiego samolotu. Czy to są, nie wiem, skrzydła pudełkowe? nie wiem, jak to tłumaczyć, czy to się w ogóle tłumaczy. Tutaj też wykorzystano ocenę lotności takiego samolotu, że tak powiem. To jest skala Cooper-Harper. To jest skala od 1 do 10, taka skala subiektywna do oceny przez pilota doświadczalnego, który po prostu ocenia, jak się lata takim samolotem. I tutaj przewinimy się do góry, bo tutaj na przykład napisano, że tutaj jakiś taki pilot właśnie doświadczalny ocenił, jak się tym lata i ocenił tak, 1, 3, 5. Oczywiście 1 oznacza najlepiej, 10 najgorzej. I jedynkę dał dla normalnego przelotu, czyli bardzo dobrze się tym lata po prostu podczas przelotu. Podczas startowania ocenił to na 3, a lądowanie ocenił najgorzej na 5. Więc takie są tutaj, powiedzmy, rezultaty podsumowane przez pilota doświadczalnego. No i tu mamy całe to opracowanie. Jeżeli ktoś jest ciekawy, można to sobie poczytać. Tutaj właśnie chcę scrollować na sam dół, bo to jest taka ciekawostka, że tutaj ten dokument bazuje na pracy magisterskiej, pewnej pracy magisterskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. I tutaj mamy właśnie doktora inżyniera Tomasza Geotzendorf, nie jak to się ta, sorry, Grabowskiego. Mamy też tutaj udział Uniwersytetu Warszawskiego. Ja niestety tego samolotu nie znalazłem, tego konkretnego modelu z właśnie tutaj Uniwersytetu w Hamburgu, ale takimi samolotami tutaj rozwijało też te projekty Agile Innovation Project. Tu mamy stronę tej grupy, która tutaj opracowywała też różne konstrukcje samolotów i je badała. Tutaj jest w ogóle też projekt finansowany przez Unię Europejską. I tutaj jak sobie wejdziemy w samoloty, to możemy właśnie zobaczyć te wszystkie przeróżne konstrukcje. Mamy też samolot typu Boxwing. Tutaj widzimy, że mamy też link do pobrania FlightGear model. Czyli możemy sobie pobrać po prostu samolot i latać tym samolotem we FlightGear, jak i tutaj wszelkimi innymi samolotami tutaj z tego projektu Agile. No ale tak jak mówię, to jest chyba inny projekt, niż tutaj ta grupa w Hamburgu, która to opracowywała. Ale tutaj jak widać różne grupy badają to wszystko, więc tutaj ja ten model sobie pobrałem. Tak on się już prezentuje po dodaniu do FlightGeara. Mamy tutaj Agile Boxed Wing. Tutaj za bardzo informacji nie mamy, nie jest on oceniony. Wybierzmy sobie jakieś, niech będzie Warszawa, lećmy. No i zobaczymy sobie, jak tutaj lata się takim samolotem. Dobrze, jestem wczytany, troszkę się porozglądam. Tak wygląda kokpit. No i kokpit jest ubogi, ale weźmy też pod uwagę, że to jest samolot na potrzeby badań naukowych zrobiony. Trochę mi się tutaj jeszcze niech sceneria powczytuje. Mamy piękną zimową pogodę. Dajmy Ctrl-C. No jest parę klikalnych nawet elementów, co ciekawe. Tak, można sobie podnieść na ramienniki i mamy klapy, mamy obroty silnika, co ciekawe, max RPM i mamy ciąg i mamy hamulec. Dobrze, uruchommy go, dajmy, no mamy nawet w menu parę tej pozycji, dajmy autostart. Samolot się uruchamia i tak on wygląda tutaj z zewnątrz. Dajmy jeszcze sobie ustawienia dźwięku. Może troszkę przyciszę silniki. No ciekawa konstrukcja. Właśnie widzimy, jak te skrzydła wyglądają. Bardzo fajnie teraz. Są takie dosyć cienkie.
cieńsze niż właśnie teraz normalnie w samolotach, no ale przez to, że są podwójne, to może dlatego mogą być przez to cieńsze i generują tyle samo siły nośnej, co normalne skrzydła. No i są skośnie przeciwstawne i są połączone, jak widzimy, wingletonem. Także bardzo ciekawa konstrukcja. Silniki są zamocowane z tyłu, a nie pod skrzydłami. No i nie mamy podwozia tutaj. Trochę taki feler. Szkoda, że podwozia nie ma. Nie wiem czemu, ale nie zrobili podwozia. Dajmy Ctrl V, V i... Tak, mamy dźwignię podwozia, ale tak, podwozie jest w dole, ale podwozia nie ma. Dobrze, spróbujmy wystartować. Zobaczmy, czy w ogóle się da wystartować, szurając tutaj po brzuchu. Dajmy pełny ciąg. OK, Shift B, hamulec. Dobrze, idzie pełny ciąg. OK. Prędkość rośnie. No ciekawe, bez podwozia, ale chyba będzie się dało tutaj wystartować. Dobrze, ja będę sterował myszką. Ciekawe, da się troszkę wykręcić, ok, ale ostro reaguje na ster kierunku. Dobrze, dajmy do góry, zbijajmy się. Dobrze, wystartował. Ciekawa konstrukcja, ciekawy samolot. No co, muszę dać chyba klawisz G, żeby schował podwozie. Tak, wajcha w górę poszła, ale podwozia nie widać. Że mamy też logo Unii Europejskiej, która tutaj finansowała ten projekt. Ups, za mocno, nie potrafię myszką sterować. Dobrze, zobaczmy, czy będzie się słuchał autopilota. O, nie mamy autopilota. No niestety. Na autopilocie nie polatamy. No ale tak się prezentuje też ten samolot we Flight Gear. Znaczy, tak jak mówiłem, troszkę innej grupy projektowej. Grupy Agile. Ale też możemy sobie ich samolotami polatać tam, jak pokazywałem wam, jest tych samolotów nawet więcej. Można i sobie wszystkie przetestować we Flight Gear. Także ciekawe konstrukcje samolotów mogą nas czekać w przyszłości, o ile rzeczywiście takie samoloty wykażą się wydajniejsze i lepsze w eksploatacji niż obecne. I mamy kolejny ciekawy projekt, o którym może już i słyszeliście, bo było nawet o nim głośno. Czyli o takiej koncepcji stworzenia okrągłych lotnisk. Dlaczego okrągłych? No właśnie dlatego, że takie lotnisko po pierwsze nie jest zależne od wiatru, czyli może zawsze przyjąć samoloty, nieważne w którą stronę wiatr wieje, bo zawsze można ustawić samolot pod wiatr, zarówno przy starcie, jak i przy lądowaniu, więc tutaj odpada taki problem. No i wyliczono szacunkowo, że takie lotnisko mogłoby obsłużyć dużo większy ruch lotniczy niż tradycyjne lotniska. No więc mocno zastanawiano się nad takim projektem, no i oczywiście potrzebowano zrobić badania symulacyjne, jak takie lotnisko się sprawdzi, czy rzeczywiście będzie efektywne, jakie ma plusy, jakie ma minusy. No tutaj minusem jest to, że no raz, że piloci będą musieli się przeszkolić na lądowania, nie na wprost, ale po okręgu, oraz to, że taki pas startowy jest przekrzywiony, coś jak tor wyścigowy, nie wiem, wyścigów NASCAR powiedzmy, tak, żeby niwelować siłę odśrodkową, no niestety tutaj trzeba też pochylić pas i to ostro po skosie, żeby samolot po prostu nie wypadł z takiego pasa. No więc takie dosyć minusy też ma spore, no ale też właśnie rozwiązania są ciekawe. I nawet chyba gdzieś tam było o tym głośno, gdzieś tam nawet jakieś programy może telewizyjne powstawały, z tego co pamiętam, na temat tych okrągłych lotnisk. I tutaj różna grupa przedsiębiorstw i naukowców podjęła się właśnie tematu, żeby zbadać to okrągłe lotnisko. To też była zaangażowana Unia Europejska, która dała na to fundusze, na te badania i tutaj nawet mamy pewne podsumowanie w języku polskim przetłumaczone. Nie wszystko jest tutaj przetłumaczone, ale możemy też to sobie znaleźć tak na stronach Komisji Europejskiej. I zobaczmy sobie tutaj dokumenty. Tu mamy wszystkie opracowania, dokumenty co do tego badania okrągłego lotniska.
Ja sobie tylko tutaj pozwolę wam pokazać dokument 3.2, podpisany jako właśnie aspekty samolotu, bo tutaj właśnie zobaczymy to, że właśnie też w tym projekcie został wykorzystany Flight Gear jako właśnie symulator do zbadania właśnie i wizualizacji, jak taki samolot się będzie zachowywał na takim lotnisku. I tutaj właśnie pierwsza rzecz to jest ten akapit, gdzie tutaj napisano też, dlaczego podjęto taką decyzję o Flight Gear, co jest ciekawe, bo we wcześniejszych pracach nie było jakiegoś tam wytłumaczenia, dlaczego wzięto Flight Gear do tego celu. A tutaj też mamy to opisane, że rozważano też wzięcie innego symulatora komercyjnego, X-Plane, który też zapewne znacie. No ale tutaj właśnie przeważył jednak Flight Gear. Tutaj pisano, że no X-Plane jest dosyć tani, ale jednak Flight Gear no, jest w ogóle darmowy. No i poza tym Flight Gear jest elastyczny, tak? Tu mamy tak flexibility, elastyczność mamy Flight Geara, gdzie możemy właśnie łatwo dodać scenerię jako lotnisko okrągłe. Możemy zamodelować samolot. No i tutaj jeszcze rozważano inne rozwiązanie, że tak zostały dwie opcje. Albo bierzemy Flight Gear, albo bierzemy własne jakieś tam rozwiązania. Czyli po prostu zrobimy sobie własny symulator na potrzeby tego badania okrągłego lotniska. I tutaj też nawet poczyniono tabelkę, taką porównawczą, gdzie opisano właśnie zalety własnego rozwiązania, jak i zalety Flight Geara oraz wady własnego rozwiązania i wady Flight Geara. No i można nawet wizualnie zobaczyć, że tutaj Flight Gear ma więcej zalet niż wad w porównaniu do tutaj takiego własnego rozwiązania. Tak, chcemy też zrobić własny symulator o 6 stopniach swobody. Także jak ktoś jest zainteresowany, to polecam te artykuły. Można się też tutaj ciekawych rzeczy dowiedzieć. No i tu mamy, jak ogólnie został użyty Flight Gear. Tutaj też wykorzystano model dynamiki lotu JSB Sim do tego celu. Tu mamy też schematy, rysunki, w jaki sposób Flight Gear został wykorzystany. Mamy joystick, urządzenie sterujące samolotem. Mamy Flight Gear. Mamy model dynamiki lotu JSB Sim. Wykonano na potrzeby tego właśnie projektu okrągłe lotnisko, jak i samolot. To jest jakiś tam Boeing chyba 747. No i otrzymano w rezultacie wizualizację. Tu mamy na przykład start samolotu z okrągłego lotniska i jednocześnie Flight Gear wypluwał telemetrię, czyli pewne informacje, dane na przykład o parametrach lotu takiego samolotu, czy jakichś tam siłach i tak dalej, więc mieli takie surowe dane telemetryczne dzięki temu. No i kolejny proces to zaprezentowanie tych danych telemetrycznych, jakiś tam tak analiza ich, tych danych i pokazanie tego jako tam jakieś wykresy i tak dalej przyjazne dla człowieka, więc no w taki sposób ogólnikowo można powiedzieć to wyglądało. Jeżeli ktoś chce tutaj bardziej szczegółowo, to właśnie odsyłam do tych PDF-ów i nie tylko tego, bo tam jest ich więcej, jak widzieliście wcześniej. Tu mamy ten model okrągłego lotniska. No i tu właśnie widzimy krzywiznę też tego pasa, także jak widzicie jest to całkiem spore, tu był też jakiś obrazek, tak jak taka krzywizna z samolotem wygląda, tak, no mamy to tutaj. No więc widać, że ten pas jest dosyć mocno nachylony. No i niestety lądowanie takim czymś, no jak dla mnie to jest chyba spory minus tego lotniska, że jednak, no nie wiem na ile będzie łatwe czy trudne dla pilota, ale jednak będzie to jakieś utrudnienie, jeżeli takie lotniska miałyby powstawać. No ale jeżeli chodzi tutaj o pokazanie wam tego we Flight Gear, to niestety nie znalazłem też żadnych tutaj plików do pobrania, żeby sobie to wgrać do Flight Geara i zobaczyć, jak się ląduje na takim lotnisku okrągłym. No niestety, może gdzieś to jest, może trzeba gdzieś tam głębiej to poszukać, ale ja tego nie znalazłem. I ostatnia praca naukowa, którą chciałbym wam też przedstawić, bo też jest ciekawa, porusza ciekawe zagadnienie zwane hardware in the loop po angielsku. Jakby to po polsku powiedzieć, coś w rodzaju testowanie hardware'u, czyli fizycznego sprzętu w pętli symulacyjnej, coś w tym stylu. Nie wiem, czy jest też jakiś polski odpowiednik tłumaczenia tego. W każdym razie jest to praca naukowa z roku 2007, już dosyć też stara, ale porusza właśnie to ciekawe zagadnienie hardware in the loop, w którym też wykorzystano Flight Gear jako właśnie symulator wizualizacji całej symulacji. Tutaj celem tej pracy było właśnie zamodelowanie tego hardware in the loop, tego symulatora hardware in the loop dla bezzałogowego małego tam samolotu. I tutaj jest bardzo fajny rysunek, który przedstawia w ogóle ideę i działanie tego hardware in the loop. Tu mam jakiś model samolotu, który wykorzystano. Trochę wzorów, no nawet dużo wzorów. Tak, to jest no schemat, jak to działało i o co tutaj chodzi. Tutaj tym hardwarem in the loop jest po prostu sprzęt. Będzie to ground station, stacja naziemna do sterowania zdalnym samolotem.
jak i autopilot, urządzenie autopilota, które no, będzie sterowało samolotem. W rzeczywistości ma sterować samolotem. Ale tutaj nie chcemy, na przykład na potrzeby symulacji, nie chcemy iść w realny teren i sterować samolotem w rzeczywistości, tylko chcemy zasymulować na razie, czy taki autopilot będzie się sprawdzał, tak, czy on działa prawidłowo. Możemy sprawdzić właśnie hardware, możemy sprawdzić oprogramowanie tego autopilota. Tak, powiedzmy w takich bezpiecznych, domowych warunkach, bez potrzeby używania realnego samolotu, który będzie latał. No i na tym właśnie też polega ten hardware Inteloop, że testujemy rzeczywiste oprogramowanie, czy też rzeczywisty sprzęt, właśnie podczepiając go pod symulator komputerowy. No i tak mniej więcej tutaj chodzi, tak? Mamy ten Ground Station, czyli po prostu jakiś komputer, to są jakieś laptopy z specjalnym już oprogramowaniem, powiedzmy, producenta takiego samolotu, z którego możemy zdalnie sterować samolotem, czyli idziemy z tym sobie w teren, z tym samolotem i tak, odpalamy ten komputer, odpalamy samolot i ten samolot sobie leci, a my nim sterujemy za pomocą tutaj tego komputera. No i mamy tutaj połączenie jakieś Wi-Fi, powiedzmy, tak, zdalne połączenie z autopilotem. No taki autopilot, domyślam się, że chyba jest montowany po prostu w tym samolocie, dlatego mamy tutaj to zdalne połączenie. No a my sobie tutaj testujemy też tego autopilota. No i ten autopilot wysyła, tak, informacje, w jaki sposób ten samolot ma lecieć, czyli wysyła informację, tu mamy kontrol. No po prostu jest to też wysyłane tutaj z Ground Station, tak, wysyła jakąś kontrolę, autopilot tutaj steruje dalej i wysyła jakieś sygnały kontrolne. Te sygnały kontrolne są przechwytywane przez komputer, tu mamy Flight Dynamic Simulator, komputer, czyli komputer z postawionym jakimś tam symulatorem. Tu akurat symulatorem jest oprogramowanie MATLAB i Simulink. MATLAB to jest często oprogramowanie wykorzystywane przez jakieś tam uczelnie, inżynierów do właśnie opracowywania obliczeń matematycznych, fizycznych, do symulacji. I tutaj cały model dynamiki lotu napisano właśnie w tym MATLABie. I to MATLAB generuje cały model dynamiki lotu i przejmuje kontrolę od autopilota, znaczy przetwarza te sygnały od autopilota i wysyła mu z powrotem stan naszego samolotu, czy on rzeczywiście tam na przykład... Tak, autopilot mu mówi zakręć w lewo i czy taki stan, czy on rzeczywiście zakręca w lewo. No i tutaj autopilot jest połączony z tym komputerem jakimś tam portem szeregowym RS-232 po prostu i tyle. I mamy tutaj taką komunikację, tak, dwukierunkową. No i dalej mamy kolejny komputer, który już tutaj jest połączony w sieci lokalnej z tym komputerem od dynamiki lotu. Tak, i tu mamy wysyłanie pakietów UDP do komputera z wizualizacją, na której uruchomiony był Flight Gear. I on po prostu pokazywał wizualnie, co się dzieje, po prostu jak ten samolot leci. Tu mamy wykorzystanie FlightGear Vs 1.9, tak, wirtualny kokpit, mamy tutaj widok z kokpitu, czy też widok z zewnątrz, to już zależy, można sobie tutaj włączyć we FlightGear pewnie dowolne widoki. Co też ciekawe, dodano możliwość podpięcia się tym takim fizycznym urządzeniem do sterowania ręcznie takim samolotem, czyli już bez autopilota, z pominięciem autopilota, i tu właśnie ten komputer z dynamiką lotu mógł przełączyć się na takie sterowanie ręczne, a tutaj po prostu wpięto to przez USB do tego komputera, no i tyle. No i też bardzo ciekawe rozwiązanie też dla wykorzystania symulatora FlightGear. Tu mamy też wizualizację, jak to wszystko wyglądało, mamy screen z FlightGeara, mamy tutaj mnóstwo różnych wykresów, różnych parametrów lotu tego zdalnego samolotu. Także jak widać, FlightGear ma mnóstwo wszechstronnych zastosowań w nauce, w badaniach, rozwoju różnego sprzętu lotniczego, czy też różnych pomysłów na lotnictwo. Także widać też tutaj elastyczność FlightGeara, gdzie model dynamiki lotu wcale nie musi być w samym FlightGear. Tutaj można FlightGearowi wyłączyć model dynamiki lotu, żeby on sam z siebie jej nie generował, a za to model dynamiki lotu jest podpinany poprzez sieć z zewnętrznego innego komputera, który to on zapewnia model dynamik lotu. Także takie rozwiązania we FlightGear są możliwe. Tak więc mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób FlightGear jest wykorzystywany przez środowiska naukowe, przez środowiska badaczy, inżynierów, innowatorów lotnictwa. Także jak widzicie, FlightGear to nie tylko jakaś gra symulacyjna, na której można sobie polatać samolotami, to po prostu, można powiedzieć, wszechstronne i potężne narzędzie, które jest często wykorzystywane, chyba najczęściej jest wykorzystywane właśnie przez też różne właśnie instytucje badawcze i uniwersytety. Także myślę, że nie ma już żadnych wątpliwości, że FlightGear jest profesjonalny, chociażby dlatego, że jest wykorzystywany nie tylko przez ludzi, którzy wiedzą, jak obsługiwać samolot, ale on jest wykorzystywany przez inżynierów, przez ludzi, którzy potrafią rozłożyć we wzorach to, jak lata samolot.
No także jak widzicie, mamy do czynienia z bardzo, bardzo ciekawym projektem. Oczywiście tych prac naukowych jest mnóstwo, jest cała masa, jest ich dużo, dużo więcej i pewnie można by jeszcze znaleźć coś ciekawego. Tutaj też odsyłam na przykład do strony internetowej na wiki FlightGeara, gdzie możecie sobie zobaczyć wszystkie, cały spis listy właśnie tych różnych projektów, w których brał udział FlightGear i projektów niezwiązanych z tym, że ktoś lata samolotem, ale nad różnymi badaniami naukowymi. Tak więc to tyle będzie w tym odcinku. Do następnego razu. Cześć Wam!